Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku. Tym razem to już będzie Ultimate Team Ligówki. Tak jak pamiętacie, retrospekcję sobie wspomnę Niemców, którzy rozegrali ostatni mecz, szybki mecz, w którym zdobyli dwa gole. Miller z loba i Schirle z pięknego kopniaka, którzy zagwarantowali nam przejście do Ligi Szóstej. Pożegnaliśmy Niemców oczywiście i Motmy będą miały tutaj zaszczyt siedzieć na ławce rezerwowej u Hiszpanów przez całą Ligę Szóstą. Oczywiście zobaczymy, jak ci Hiszpanie podołają temu wyzwaniu. 3 razy 5, może tak 5-6 razy nimi rozegrałem. Trochę posprawdzałem napastników Diego Costa i Muniain. Powinni się sprawdzić jako najlepsi napastnicy. Tu jeszcze jest De Lufu, który jest szybki jak pizdokleszcz, i Jesse Rodriguez, który powinien na takiej pozycji podołać jako lewy napastnik za Davida Villa, jeżeli miałoby coś się nie tak dziać. Tu jest Xavi Alonso, Xavi Alonso właściwie, Koke, Sergio Ramos i Diego Lopez. Według mnie najlepiej wyselekcjowani Hiszpanie. Za Xaviego chyba najwięcej dałem z tych całych Hiszpanów, ale to nie było tak dużo, szczerze mówiąc. Dobrze. I rozpoczniemy tym akcentem cichym i spokojnym hiszpańsko Ligę Szóstą. Bo już stwierdziłem, no trzeba zacząć, bo za chwilę będzie ta szkoła i nie będzie czasu na FIFA. Dlatego dzisiaj już tak rozpoczynam, tak na szybko. Zaczynamy. Ja im boostów na razie nie będę dawał, chyba że jak będzie źle, to trzeba będzie jakoś ich doprawić. Zaczynamy, niech mi wyszuka hiszpańską, podobno hiszpańską ligę. Ja ich nazwałem Liga BBVA, no ale to jest też typowa Hiszpania, cała Hiszpania BBVA. Dobra, niech mi, o, wszystkie 83, ciekawe. Ciekawe co to będzie, co to będzie. Dawać mi jakiegoś przeciwnika, kuźwy, no. Szkoda, że tu go... O, jest, idzie, ale coś z opóźnieniem. Coś z opóźnieniem, nie. O, dobra, chyba, że się poprawi. LOL. Co to jest za herb? No człowieku, akceptuj to. I idziemy oczywiście koszuleczkami z Barcelony. Zawsze możemy też iść koszuleczkami z Realu, ale to... O luju. O kurde, Neymar zielony, Sanchez zielony, Miller zielony. O kurde, Robben. O kurde, trochę tu zaboli mnie to. Musimy jakoś zacząć grać sensowniej. Pierwszy mecz tego sezonu. Człowieku, jakie lagi masz? Jak najlepiej. Startują na samym dole, ale zobaczymy. Dobra, przewijaj to. Przywijaj to albo ryżem w mordę dostajesz. Dobra, jedziemy. Trochę śniegu. O, Xavi to oczywiście już pięknie. O, pchaj się. No Neymara nie da się przepchnąć czasami. Dobrze, Xavi. I dośrodkowanie z rzutu rożnego. O, jakby było pięknie. Co robisz pauzę w drugiej minucie, ty śmieciu zarąbany luju? Co to miało być? No chyba celowo zrobił czy pauzę. No jaki śmieć. Ja tu chcę sobie meczyk normalnie rozgrywać, a ziomek tutaj widzę, że działa mi na nerwy. Albo będzie chciał mi działać na nerwy. No luju. Wykop to. Masz to od razu wykopać, nie obchodzi mnie to jak wykopiesz. Dobrze. To jest szósta liga, nie przelewki. No i dobra. Luju. Dobrze, Casillas. Kurwa, wiedziałem, że to obronisz. Ale jest ciężko, powiem wam. Szósta liga to już nie są naprawdę przelewki. Dobra. Zaczynamy. Dobrze, Casillas. Kurwa, wiedziałem, że to obronisz. Albo wyłapiesz przynajmniej. Dobra, Dawidek Villa tu nie wyrobił. Fabregas podaje do Villi. Tu Villa próbuje jakieś fajne rzeczy robić, ale mu nie wyszło. Busquets, podanie do Xaviego. Xavi spierdolił, też ma Xaviego widać. Też wydał trochę końców na tego piłkarza ciulatego Hiszpana. Puyol! No kurwa, lagi atakują! O luju. O, broń się, broń się!
Broń się. Broń się. No kurwa! Nie! No już się zaczyna! Mój rage! No pierdolony jego Xavi! Strzelił gola, nie! No nie wyrobię zaraz. No ja pierdolę! Nie! Ty luju, kurwa, jeszcze masz lagi. Jeszcze śmiesz tu lagi mieć. No na lagach mnie człowiek pokonuje, no. To widać. I moja piłka, ty cukwo, Robeniasta. Dobra, tu do niego. No i chuj, Roben wyłapał piłkę. Ja pierdolę. Nie chcę przegrać tego już. No Casillas, broń te piłki, bo następnym razem ci dam jakiegoś boosta i zaczniesz na serio bronić. Chuju. Puyol, dobrze, no Fabregas, kurwa. O, Costa, Costa! W tobie nadzieja, w tobie nadzieja. I chuj, obronił to. Dobra, chwilę popatrzymy. Ale no, Costa już od razu szykował strzał. Dobra, przygotujmy dobrze ten rożny. I chuj. No ale dlaczego on robi pauzę, no? No chyba po to robi specjalnie, żeby sobie kolejnego gola strzelić. Weź ty kurwa włącz tą grę z powrotem, co matka ci przeszkadza, każe ci żreć kupę, którą ci... Ja pierdolę, co ty robisz? Ja... jaki skurwysyn. Taki typowy skurwysyn. Przepraszam, że knę, ale nie. To jest chore. Chore to jest, co najmniej chore. No kurwa, zremisujcie to, Hiszpanki zasrane. Dobrze, Fabregas. Podaj to jakoś dobrze. I chuj, Pedro na spalonym. Ty cweluchu. Jak mogłeś? No i ja pierdolę, Pedro i pewnie Costa jeszcze na spalonym. Co za luje. Nie, i jeszcze ta sukwa śmie ze mną wygrywać. Zaraz ją rozkurwię. Ja pierdolę, ten jego Neuer broni. No zapomniałem, że ma trochę Bundesligi, więc będzie ciężko ogólnie. Cokolwiek. Dobrze, Puyol! Kurwa, fryzura jak u Mazura, ale strzelił gola. Zajebiście. Kontra OP. I ci zostawiam powtórkę, ty śmieciu. Za te pauzy. Patrz, jak cię Puyol zjechał. Nawet Neuer tego nie obronił. Ale ja nie krytykuję Neuera, on jest zajebisty. Ale główek nie umie bronić, to widać. I jest remis, ty pierdolony śmieciu. Jak cię zaraz rozpierdolę. Ty, nie zjedziesz! Nie zjedziesz mnie jednym podaniem, ty śmierdzielu jebany. Nie ma. Nie ma. Bierz tą piłkę. Kurwa, żeby tylko... Dobra, Sergio Busquets. Podaj, podaj to dobrze, dobra. Dawid Villa, wykurwiaj. Cholera. Biegnij po tą piłkę. Pedro, dośrodkuj. I gol będzie? Nie będzie, kurde. Atak bliziuteńko. Dobra, no biegnij za nim. No co kurwa kiwki robisz? Za 3 złote. Wykurwiać, wykop tą piłkę, dobrze. Ale nie tak. Nie tak! I chuj lagi. Dobrze, Pique. Przynajmniej ten się nie wyglebił. Dawid Villa spierdolił podanie. Sorki, że klnę bez przerwy, ale nie, bo ja mam wrażenie, że ten mecz to będzie koszmar. Nie chcę powtórzyć tej sytuacji z Ligi 7, gdzie pierwszy mecz przegrałem. Dobra, Pedro. Pedro. Pedro, kurwa, dośrodkuj to dobrze. No i spierdolił. Nie wierzę. Nie wierzę, żeby Pedro tak spierdolił. Uważaj na Benzemę. Bo ten śmieć to kurde nawet potrafi karate kid zrobić. Ja was ostrzegam, to jest niebezpieczny, groźny Francuz. O chuj, o chuj. Trzeba teraz iść na linię obrony, na linię defensywy i masz spalonego sukwołysa. Co tak patrzysz tym mlejącym ozorem, co? Myślałeś, że mnie tak zjedziesz? Jesteś pojebany chyba. Pique, wykop lekko. Zajebisty wykop. Pique, normalnie mistrzują z ciebie. Chcesz iść na zmianę? Chcesz iść? Ty chyba naprawdę chcesz iść. No i chuj, Neymar ma zielonego i się będzie tym chwalił pewnie przez cały mecz. Ciekawe, czy tym Neymarem mi jakiegoś gola strzeli. Ja jestem ciekaw. Bo jak na razie jeszcze gówno mi zrobił.
Podaj mu to dobrze, Pedro, ty idioto. No idiota, kurwa, dwa razy dostał piłkę i jej nie umiał przyjąć. Co za śmieć. Idźcie na linię obrony, bo ja, kurwa, się obawiam, że mogą mi za... Co faulowałem? Piqué, kurwo, zaraz pójdziesz na zmianę. O chuj, o chuj. Dobrze. Obronione, ale chuj, zaraz znowu mogą. Zaraz znowu mogą. Dobrze, obrona. Pięknie, kurwa, obrona hiszpańska działa na razie. Jak na razie. Villa, kurwa, przepychaj się z tym Robbenem, idiotą holenderską. No i chuja, Neymara nie przekiwałem. No, Millera oczywiście też nie dał rady, bo się jeszcze musiał wyglebić. Wykop, ale nie do bramkarza, ty... Piqué, ty chyba zaraz pójdziesz na zmianę, ja tak mi się wydaje, że ty zaraz naprawdę zejdziesz stąd. Szybko i bezboleśnie. No ty kurwa żadnych tutaj nie odrabiasz fajnych rzeczy. No i chuj, zaraz mi z gola strzeli. Dobrze, Casillas. Zareagował. Aż mi się wierzyć nie chce. Villa, podaj. No i chuj, jak ty to podajesz, Villa. No, no spierdoliłeś akcję, mówiąc krótko. Dobrze, Krzawi. I chuj, gówno zrobiłeś. O kurde, oj, uważać, uważaj, on tu dużo robi podań z góry. Chociaż ja też już powinienem robić. Tej, czerwona! I wykurwiaj mi stąd, Ramos, wypierdalaj! Wypierdalaj, gnoju! Patrz, jaki chuj! Taki chuj! Pedro mi sfaulował! Śmieć jebany! I grasz w dziesiątkę, pizdo! Ja cię jeszcze tu rozkurwię. Piqué, wykop to dobrze! I chuj, kurwa, Neuer to złapał. Ale nie, no to już było przegięcie, człowieku. No, a czemu tej piłki nie przyjmujecie? Ja pierdolę. Nie wygrasz, nie, nie, w 10 nie wygrasz. Nie ma chuja, straciłeś obrońcę. Czyli teraz mam większe szanse na przebicie się, chyba że ten Louis zagra tak, że mnie rozkurwi to. Dobra, podał znowu, zrobi kolejne dośrodkowanie. Wykop to, dobrze, Puyol. Kurwa, Puyol zajebisty na obronie hiszpańskiej. No, Alba, Alaba, Alaba. Znaczy będę na niego mówił Alba, ale Alaba chyba też pasuje na niego. No idźże po tą piłkę, dobrze. Ja nie wiem, czy tego Pedro nie zmienię, bo on no bardzo poważnie został sfaulowany. Piqué, no kurwa. Nie, no zajebiste podanie. Zaraz pójdziesz na zmianę. Wykop to, wykop to, Puyol. Koniec połowy, jest remis, było dużo nerwówek i coś czuję, że chyba pójdą dwie zmiany z mojej strony. Nie, 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 nie. Dobra, ten cały Piqué na zmianę, Piqué na zmianę, bo on tu dzisiaj nic nie robił. Piqué powiedziałem, nie Puyol. Puyol tu jest zajebisty. Sergio Ramos wbija. Dobra, i... Nie wiem, czy tego Delfu wprowadzić za Pedro. No bo Pedro doznał jakiejś tam kontuzji. Znaczy jeszcze nic nie doznał. To w sumie może zostawimy go jeszcze na drugą połowę. Ale Piqué no dzisiaj nic nie robił. Sergio Ramos wbija za niego. Zobaczymy, czy on coś się wykaże. Dobra. Jebany. No nie będziesz miał gola. Z jednego podania nie zrobisz gola. W życiu. Pedro. Weź tu okiwaj tych dwóch skurwysynów. No i Benzema się nie da tak łatwo okiwać. Dobrze, Puyol kurwa tu dzisiaj gra. I Pedro ma okazję na dośrodkowanie, chyba że go Hummels przepchnie. No przepchnął go i niestety piłkę odebrał. Ale jebany tu ciągle podania robi. I to mi się nie podoba. Zaraz może nam wykurwić drugiego gola. Wykop to! Dobrze, Juanfran. Poradził sobie znakomicie. Kolejny. Macie wykopywać zawsze te piłki. O luju. Czarny chuj. Dobrze, Casillas. Ja pierdolę. Dobrze, bardzo dobrze. Tej łap tą piłkę. Dobrze, Xavi tutaj widzę, że działa na pomocy. Zabierzcie im tą piłkę. Kto? Ja! Jaki ten arbiter jest popierdolony. Gdzie ja go faulowałem? Casillas, ty jesteś kurwa Bóg. Bóg tej bramkarskiej pozycji. Przecież on by tego nie wyłapał. Zajebiście. Casillas, niezła reakcja i orientacja.
Przed nami statystyka. Dobrze, kurwa, dobrze. Juan Fran, dobrze. Pedro i chuj. Dobra, no i Pedro znowu stracił piłkę. Puyol, Xavi. No ja pierdolę. Zróbcie jakąś akcję. Zabierzcie mu tą piłkę. O luju, o chuj. Żeby znowu Xavi nam gola nie strzelił. Żeby nam znowu nie strzelił, bo będzie koniec. Ja pierdolę, faul. A sędzia gówno reaguje. Ja pierdolę. Dobrze, no Puyol tu dzisiaj gra i zasługuje na wysoką ocenę, no. Nie ma co. Ej, ej, uważaj na Benzemę, uważaj na Benzemę! Dobrze, kurwa, nie wierzę, że oni tu grają. Dobra. No i Villa, kurwa! Wypierdalaj, Puyol tu cię wyjechał. Oj. Oj, niedobrze, niedobrze, robi się cieplutko. Jordi Alba, pięknie. O, ładnie Dawidek Villa, biegnij, biegnij. I teraz... Jak zakurwił! Dobry Dawid Villa, zawsze na propcie. Zaskoczony, baby? I prowadzimy. Ja pierdolę, ale zajebał. Dobry Villa, i co? Jego Neuer to chyba jest ciotowaty, chyba. Zajebiście. O, chyba już nawet jest, kurwa, zły. Jezu, coś ty zrobił, Costa, przecież mogłeś im jeszcze innego gola strzelić. Ale dobra, nie szkodzi. Ja nie będę krzyczał na Costę, bo on tu jest zajebisty w sumie. Tylko szkoda, że Dawid Villa strzelił. Uważaj, uważaj, bo to, że prowadzimy jednym golem. No i pudło, Sanchez, pudło, no przykro mi. Przykro mi, że tak to musiałeś zobaczyć i zrobić, ale no, tak, tak jest. Dobra, podaj to dobrze. Powiedziałem, dobrze miałeś to podać, ja pierdolę. Oni się czasami mi nie słuchają. Casillas dobrze reaguje. No nie, no tu Casillas się spisuje dzisiaj. Nie mam nic do zarzucenia. Bierz tą piłkę. No kurde, Hummels mi ją musiał odebrać. Ale Fabregas. I Costa, biegnij. No i chuj, Costa stracił piłkę. Dobre podanie. I Costa teraz, kurde. I Sergio Busquets. Kurde, za cieniutko. Stary, nie, to by się nie udało. Sanchez jego 5 razy strzelał, o! Villa! Villa, kurde, no przez jego lagi straciłem piłkę, on ma lagi, człowiek, no kurde, on w ogóle, on Oneta sobie nie zadbał. Tej chuje, chuje bronić się! Ja pierdolę, Benzema ma cały czas piłkę. No przy nodze. Dobrze, pięknie. O chuj. Do Casillas na najwyższym poziomie broni takiego bombasa. Uwaga, uwaga, bo on to znowu chce nam zakurwić. Dobrze, Juan Fran. Ej! Nie, ja się nie zgadzam. Jordi Alba, zajebiście, kurwa, obrona tu jest OP. I zrobimy sobie teraz podanie z góry. Zajebiste. Tylko szkoda, że ja to tak spierdoliłem po części. O luju. O, spalony! I kurwa, strzelił nam gola, w którym jest remis. No co się chwalisz, Robben? Zaraz ci wykurnie trzeciego gola, to się zamkniesz. Oj kuźwa, musimy uważać, bo to już się robi niedobry znak. No cała obrona była luką. Dobra, trzeba teraz tu takiego szybkiego ofensywnego rozegrać. Ale gdzie ty podajesz, idioto, Ruda? Kurwa, żeby nam znowu nie strzelili. Dobrze. Ale dlaczego, dlaczego ty to wykopał? Ja pierdolę. Dlaczegoś ty to wykopał? Tylko nie czaję jednej rzeczy. Nie, trzeba to teraz tą przewagę przywrócić. Dobra, Pedro. No, zakurwiej Pedro! Ja pierdzielę! O luju, o luju. Boże. Niedobrze. Dobra. Jebać. Wprowadzę jeszcze innego napastnika za Diego Costę. Szybkiego, Moniaina. Zobaczymy, jak on się tu spisze. I się robi cieplutko. No normalnie dla mnie się robi cieplutko.
I może jeszcze Kokę wprowadzę, żeby wiecie. Fabregas niech odpocznie, bo widzę, że tu jest taki wyczerpany. I chuj. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. I wyjeb tą piłkę w pizdu. Ale miałeś ją wyjebać w pizdu, no. Tyś nie zrozumiał mojego prostego polecenia. Miałeś ją wyjebać w pizdu. Dobra, zajebiście. Jeden z nas się posłuchał. I teraz zmiana szybka. Dobra, Fabregas, schodzisz. I Diego Costa, Koke i Muniain. Zobaczymy, jak oni się tu wykażą. Chociaż chciałbym, żeby był remis. Fajnie by to wyglądało. No dobra, Puyol sfaulował. Okej, niech ci będzie. Jego fryz wszystko potwierdza. Ale nie możemy tego przegrać. Nie, za Chiny. Nie chcę tego przegrywać. Nie chcę tego przegrywać. Wykopcie to, wykopcie na litość boską. Wykopcie, bo ja się boję, jak oni mi zaraz wlepią trzeciego gola. Dobra. Pedro, podaj to, dobrze. Juan Fran, biegnij. Nie interesuj się, tylko biegnij. Jak ich wyprzedził tutaj ładnie. I szansa na gola. I chuj, nie ma szansy. Okej. Dawidek! Dawidek! JAKI GOL! Kurwa! Jak Dawid Villa to zrobił, ja nie wiem. Zajebisty. Pięknie, no musiałem krzyknąć. Bo to jest gol radości. Gol radości, że przechodzimy z trzema punktami. Zajebista Hiszpania. I ten piłkarz również. Nie zrobiłem głupoty, żem go dał na napastnika. Robi moc. Naprawdę. I nie zrobisz z innego podania gola. Ja ci już to mówiłem nie raz. Dobra, Pedro, może jeszcze czwarty gol. Jak będzie. I Marcelek stracił piłeczkę. Musiałem krzyknąć. To był gol radości, dzięki czemu dostaję pierwsze trzy punkty w lidze szóstej. Dobra. Muniain. Ale cholera, stracił piłkę. Ale spisuje się. Nawet lepiej momentami od Diego Costy. Ale gdzie... O, no i spalonego masz. Co się łapiesz za głowę, Robben? Czy tam Miller? Gola nie będziesz miał, przegrałeś. Chuju, pogódź się z tym. Sędzio gwizdaj, proszę cię. Ja już mam dosyć tego przeciwnika. Wystarczy, że już przegrał. O, może jeszcze raz? A, zajeb. Tylko po to, żeby Neuer mógł kopnąć i zagwizdać sędzia mógł. No, zajebiście, mecz był emocjonujący. On dostał czerwoną kartkę, dlatego karą było jego przegrana. Grał w 10, nie miał jednego obrońcy, musiał przegrać. Zajebiście, powiem wam, Liga Szósta jest ciężka, bardzo ciężka. Nie wiem jak, no ale Puyol, zajebista ocena, 9-6, no kurwa. Ja bym go normalnie ucałował nawet, ale nie jestem pedałem, więc... ale zajebiście, kurwa, Puyol. Chuj dobry obrońca, Fabregas oczywiście tutaj dużo robił, a Koke tylko wbił, tylko żeby Fabregas nie mógł doznawać kontuzji, bo on się bardzo zmęczył. Diego Costa, no jak widać tutaj się dzisiaj nie wykazał. Muniain po jednej główce już dostał lepszą ocenę. Dawidek Villa o wiele lepiej się tu spisywał. Pedro, no niestety jakoś tutaj... Chyba najsłabiej, no czy Diego Costa, Pique tu najsłabiej działał. I dobrze zrobiłem, żem go wymienił, bo on tutaj w ogóle nie działał. Ja nie wiem, co z nim Pique. I jak tak dalej będzie robił, to Sergio Ramos będzie na stałe. Albo wprowadzę jakiegoś innego hiszpańskiego niedorozwoja. Zobaczymy, no wszystko w swoim czasie. Póki co pierwszy meczek całkiem udany, emocjonujący, trochę wydarłem mordę. Ale trzy punkty są, pierwszy mecz, trzy punkciki. I szansa, że być może zostaniemy w tej szóstej lidze, jeżeli mielibyśmy na przykład go nie wygrać. Bo raczej wątpię, żebym kurde spadł do ligi siódmej z powrotem, ale zajebiście pierwsze trzy punkty. Co się stało? Gdzie są moje trzy punkty? Gdzie są moje kurwa trzy punkty? Ja pierdolę! Kurwa mać! Gdzie są moje trzy punkty? Nie, no jakim kurwa bałem, no i jej, no wy kurwy pizdy jebane, dlaczego mi to robicie, no? Nie, nie, no nie gadajcie. I jeszcze stracili na tym kondycję, ja pierdolę, gdzie są moje trzy punkty?
Ja pierdolę. No nie mam 3 punktów, rozumiecie? Nie mam 3 punktów. Gdzie one przepadły? Czekajcie, może jak zestartuję Ultimate Teama, to może to się wszystko odświeży. Ja pierdolę. Przecież ja się boję. Jak teraz to zestartuję i się okaże, że nie mam 3 punktów, to ja normalnie zgłaszam tu jej. Gdzie są kurwa moje 3 punkty? Żądam moich kurwa 3 punktów! Nie, pierdolę to. Nie wierzę. Nie. Ja po prostu w to nie mogę uwierzyć, że nie mam moich 3 punktów, które na sobie zasłużyłem. Nie, jakie to jest popierdolone. Ale mimo wszystko meczyk był. Będziecie mieli o jeden mecz więcej. Chuj w dupę, że się nie udało. No nie, no jaka to, jaka ta FIFA jest popierdolona. Chuj, dobra, mniejsza z tym. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Ja sobie chyba jeszcze aż otworzę jedną paczkę dla poprawienia humoru, bo nie, to jest kurwa niewiarygodne, żebym 3 punkty, o które ciężko wywalczyłem, stracić. No to jest chore. To jest chuj chore. O, Paulao, kurwa, jakieś połamane ścierwo. Wypierdalaj. Nie, no ja po prostu w to nie mogę uwierzyć. Chuj chore. Nie, nie. Po prostu brak słów. Brak słów na to, co ja tutaj zobaczyłem dzisiaj. Chuj na Quixel. Otworzyłem dla was inną paczuszkę. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję jeszcze raz bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA. Może jej coś jest... No nic nie jest zbugowane, nie dostałem moich 3 punktów! Ja, nie, dobra. Trzymajcie się, na razie. Wyraźcie swoją opinię na temat Hiszpanii i tego, co wyście zobaczyli przed chwilą. Bo to jest kurwa niewiarygodne, żebym kurwa 3 punkty, o które ciężko wywalczyłem krwią i potem, nie zdobyłem. No po prostu ich nie zdobyłem. Chuj w dupę jej, jeżeli mi nie oddadzą tych 3 punktów, to ja po prostu się będę męczył o jeden mecz dłużej, bo nic nie zrobię. Trzymajcie się, na razie. Yo.